oto co ostatnio kupiłem. To jest tak zwany keytar, niby połączenie gitary z keyboardem. Śmieszne trochę. No, w stanie słabym, czyli już zgracony mocno. Jak widzimy, tu są takie bariery jak zmienianie częstotliwości. Tu się podnosi lub obniża częstotliwość. Można też o całą oktawę zejść w górę lub w dół. To zależy od ustawienia. No, oczywiście parę brzmień zaprogramowanych tutaj jest. Rytmów również. No, niby cuda nie ma. Jednak bardzo fajnie jest to, że posiada gniazdo MIDI, czyli można to wykorzystać jako klawiaturę sterującą. Jak to brzmi? Już pokazuję. Są teraz włożone do niego baterie, ale można też z zasilacza go zasilać. No bajer, no sześciogłosowa polifonia jest w nim, więc no możemy nawet coś zagrać w ten sposób. Więc nieźle sobie radzi z wciskaniem klawiszy. Oczywiście też możemy zmieniać brzmienia, to jest wyprofilowane tak, że tutaj i vibrato i sustain są w klawiszach, to na gryfie. Dlatego to jest takie fajne i tutaj na przykład zmienimy brzmienie. Dobra, dosyć tego, pokażę co jest w środku. Co jest w tej płytce drukowanej? Zacznijmy od tego, że to jest główny generator. Tak naprawdę w środku są dwa generatory i co ciekawe, są stabilizowane rezonatorem kwarcowym. To jest pamięć SRAM. Tutaj się wszystko gromadzi. Tego, no nie mogłem znaleźć od tego datasheetu. Podejrzewam, że to jest no cały ten procesor razem z pamięcią tutaj, w tym miejscu. To ten układ jest od efektów takich jak ten vibrato, sustain, inne tego typu rzeczy. W tym małym bździaku mamy komparator. On jest odpowiedzialny za ten przełącznik taki, w którym zmieniamy te częstotliwości. No, nie ma tutaj za dużo ciekawych rzeczy. Tutaj jest wzmacniacz audio. No tutaj przełącznik. Potencjometr volum. Nic bardzo skomplikowanego. Co ciekawe, nie ma serwis manuala do tego. Więc no niestety, pewnych rzeczy się nie zrobi. Patrzymy na drugą stronę płytki. Widzimy tutaj czyjąś przeróbkę. I to jest przy gnieździe MIDI. Tutaj zostały poprzerywane ścieżki w tym miejscu i w tym. Zostało to polutowane tutaj. Nie wiem, czemu ta przeróbka miała służyć. W każdym razie sprawdzę, w przyszłości sprawdzę, czy gniazdo MIDI działa. Ale podejrzewam, że z taką przeróbką może nie działać, gdyż te dwa piny w MIDI są pinami sygnałowymi, które no, nie powinny być zwarte. Przynajmniej tak jest w standardach napisane, że pin drugi, czyli ten, jest masą, a te dwa są od sygnału. Więc albo przejdzie transmisja w tryb pojedynczy, albo w ogóle nie zadziała. To jest nie wiadomo, co z tym może być. Sprawdzę. Aż tak się na tym nie znam, żeby to wiedzieć w tym momencie. Mała poprawka, bo przyjrzałem się dokładnie, gdzie prowadzą konkretne ścieżki tutaj i okazuje się, że to nie tylko jest, to jest w ogóle specjalizowane tylko do tego. Tutaj nie widziałem, żeby w internecie było cokolwiek innego niż wyświetlała się ta Yamaha po tym układzie. W każdym razie ten układ to jest główny procesor. To co wcześniej mówiłem, że jest to pamięć z procesorem, tak naprawdę to była no zwykła pamięć, taka jak mają, nie wiem, w BIOS też ma taką pamięć. Nieważne. W każdym razie on nie tylko ma tutaj wejścia do wyświetlacza i też ma podłączenie do klawiatury. No też steruje wszystkimi tymi switchami, przełącznikami, to też jest popodłączane tutaj.
To tyle chciałem tutaj dodać a propos całego wnętrza. Zaraz przejdziemy do testu. Teraz sobie sprawdzimy częstotliwości. D. Dlaczego uważam, że ten sprzęt jest zgracony? No, na przykład dlatego. To się rusza, ten się nie rusza, ten też nie, ale ten już się rusza, ten. To wszystko już jest połamane. Klawiatura, też nie wszystkie klawisze się wciskają odpowiednio. No, mamy też liczne pęknięcia. No, ale wiadomo. Zaczęli produkcję tego w roku 87. Nie jest nigdzie napisane, gdzie, kiedy zakończyli. Dlaczego kupiłem ten oto okaz Yamahy? Dlatego, że nie obchodzi mnie to, że klawiaturka jest już połamana i się nie da za wiele rzeczy z nią zrobić. W każdym razie prawdopodobnie ona będzie mi służyła do projektu, żeby zrobić tu klawiaturę B, taka jak jest w guzikówce. Po prostu Bayan B system do takiego ustrojstwa. Będzie naprawdę coś ciekawego.